Witajcie kochani w filmie z cyklu truskawki ze świeżych nasion, czyli truskawki z truskawki. Zapraszam serdecznie do oglądania i zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie Państwo powiadamiani o nowych moich filmach. Gwoli przypomnienia, zakupiłam ogromną truskawkę początkiem czerwca. Przekroiłam ją na pół, włożyłam do ziemi i końcem czerwca wykiełkowały takie oto cudeńka. To są malusieńkie truskawki. Wszystkie te wykiełkowane roślinki były przepiękne, zdrowe, duże. Jednak niektórzy mają pecha, a ja to szczególnie, więc wystawiłam te truskawki na słoneczko. Przyszły nocą ślimaki i mi te truskawki zeżarły. Jednak wkładając tą truskawkę do ziemi, nie rozpłaszczałam jej. I z tych głębszych warstw wykiełkowały następne nasionka, te nieco słabsze. I początkiem lipca tak oto wyglądały, niezbyt specjalnie, dlatego zanosiłam się z chęcią ich po prostu przepikowania, ale były tak malusieńkie, że musiałam jeszcze poczekać chwilę. Jednak cały czas obawiałam się, że rosną zbyt gęsto, zbyt głęboko i że je po prostu stracę i z tych wszystkich sadzonek nic nie będzie. Jednak w końcu wzięłam się do pracy i po 20 lipca przepikowałam te mikrusy. To była zegarmistrzowska precyzja wymagana, dlatego że, no jak widzicie, te truskaweczki są malusieńkie, ledwo widoczne, no ale jest ich ponad 20 sztuk. Przepikowałam z nadzieją, że któraś tam przeżyje. Tym razem już nie trzymałam na świeżym powietrzu. Rosły sobie w domu na parapecie. I minęło półtora miesiąca i moje truskaweczki wyglądają w ten sposób. Jest trzy dosyć duże, mają po 4-5 listków. Cztery są takie średnie, a reszta to takie mikrusy, no ale jednak są, żyją, rosną i to jest fajne. I teraz tylko pozostaje czekać na ciąg dalszy. Jedna z subskrybentek napisała, że ona jest rok do przodu ze swoimi truskawkami i że jeżeli teraz wysadzę je do gruntu, to w przyszłym roku jeszcze nie będzie owoców. Przynajmniej tak jest u niej. No, pewnie to tak jest, bo truskawki są młodziutkie. Jestem ciekawa tej osoby w przyszłym roku, czy jej truskawki powtórzą cechy rośliny matecznej, bo to by było fantastyczne. No i przede mną teraz stoi decyzja, czy te truskawki zostawić takie jak są i okryć na zimę, bo nie wiem jaka jest, one są bardzo wcześne, więc nie wiem jaka jest ich mrozoodporność. Więc muszę się zastanowić, czy zostawić je tak i okryć na zimę, czy już wsadzić do gruntu, w miejsca docelowe i, no, i czekać co dalej. Na razie jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Także moi drodzy, zachęcam do takich różnych eksperymentów, bo wydaje mi się, że są dosyć ciekawe. I zachęcam do wstawiania filmików z tymi eksperymentami na YouTube. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych moich filmików. Do usłyszenia.